Yo! Obiecałam zrobić vlog. Będzie vlog. Będzie to seria on top of my shame pile. Ponieważ obiecywałam i cały czas obiecuję i ona się regularnie zmniejsza, także w grudniu pokażę wam, jak malutka jest moja shame pile. Bardzo szybko o trzech książkach, które są on top of it, czyli które są właśnie w tej chwili czytane. Zacznijmy od Będzie gorzej. Nowości wydawnicze, wow. Ta książka jest ogromna. Co jest w niej najbardziej fascynujące, to fakt, że dawno, dawno temu, 2 lata po moim urodzeniu, w 89, ukazały się dwie pierwsze części z trójksięgu, który jest de facto zawarty w tej książce. I oni po tych wszystkich latach postanowili znaleźć kolesia, który to przetłumaczył z czeskiego, Jana Stachowskiego, i poprosić go, żeby zrobił trzecią część, przełożył trzecią część, żeby była dokładnie tym samym stylem tłumaczenia. To jest awesome i dla mnie, jako dla kogoś, kto zajmował się tłumaczeniem chociażby dorywczo, to jest naprawdę godne podziwu i bardzo im za to dziękuję. Sama książka, jestem mniej więcej tu, dlatego wszystkie te vlogi będą bez spoilerów, ponieważ nie wiem, jak się książki skończą. Generalnie faktycznie dostajemy w mordę tą książką. Jeżeli ktoś ma ochotę poczytać o tym, jak młodzież w Czechosłowacji żyła dawno temu, jak wyglądały ruchy hipisowskie, to nie jest najlepsze określenie, ale mniej więcej coś w tym guście. Czyli będzie sex, drugs and rock and roll. Bardziej rock niż rock and roll, ale będzie mniej więcej tak. Do tego jest tutaj pełno i nic innego się nie dzieje. No, można przez... póki co przynajmniej. Więc jak uciec przed wojskiem, jak nie iść do pracy, jak zabumelować i skąd wziąć pieniądze na następny kufel piwa. Druga rzecz, którą czytam w tej chwili. Błąd Kartezjusza, ponieważ nadrabiam klasyki. Jeżeli ktoś nie zna Antoniego Damasio, to jest neurolog, neuropsychiatra troszeczkę. I on razem ze swoją żoną Hanną bada masę fantastycznych rzeczy. W tej książce rozprawia się generalnie z błędem Kartezjusza. Czyli z tym, w jaki sposób nasze emocje, dusza, świadomość są lokalizowane w mózgu. Wszystko zaczyna się bardzo przyjemnie od dosyć klasycznej opowieści, którą większość ludzi, które się choć trochę interesują mózgiem, psychologią, znają, to znaczy od historii Phineasa Gage'a, który to dawno, dawno temu, niewiele ponad 100 tak naprawdę, uległ przykremu wypadkowi, to znaczy podczas budowania kolei metalowy pręt, którym się posługiwał, przebił mu się przez czaszkę i oczodu, wyszedł drugą stroną. Phineas przeżył ten wypadek, tylko potem nigdy już nie było takie samo. I to dało do myślenia wielu ludziom. I od tego się zaczyna, a potem zaczyna się robić jeszcze ciekawiej. Natomiast jest to książka, jeżeli nie popularno-naukowa, to naukowa. I ostatnie z mojej kubki w tej chwili. Yay! Fluent in 3 months! Benny Lewis. Ja nie mogę obiektywnie oceniać tej książki, ponieważ trochę przy niej pracowałam. To znaczy robiłam konsultację merytoryczną do części z rozdziałów. Także w tej chwili mogę w końcu przeczytać całość i jestem bardzo szczęśliwa, żeby nie udało się wydać tą książkę, aczkolwiek uważam, że jest to zupełnie nieadekwatny tytuł. Fluent in 3 months, ona się nazywa dlatego, że w ten sposób zatytułowany jest blog Benny'ego. Benny jest dość znanym poliglotą i generalnie zachęca ludzi do tego, żeby uczyli się kolejnych języków, stanowi doskonały przykład, inspirację, ludzie go kochają. Został nawet The Traveler of the Year National Geographic. Także i faktycznie daje rady. Natomiast tak naprawdę ta książka powinna mieć tytuł Speak from Day One. To jest tak naprawdę dobra nowina, którą lingwistom niesie wszędzie Benny. To znaczy, możesz mówić od pierwszego dnia, kiedy uczysz się języka od zera, możesz i powinieneś. Jak to zrobić? Natomiast te 3 miesiące przysłowiowe, które były w większości deadline'em misji Benny'ego, one nie są szczególnie ważne. Tak? To tak naprawdę... To samo można zrobić czasami w 1 miesiąc, czasami w rok, czasami w 2 lata, czasami w kilka tygodni. Tutaj mamy na przykład
ciekawą sugestię dwutygodniowego kursu Esperanto, który wszystkim polecam. Esperanto jest świetnym momentem, żeby zacząć, jeżeli jakoś nie przekonuje was mówienie w innych językach obcych. W związku z czym ta książka fajna, ja w tej chwili też jestem w połowie, więc przeszliśmy z bardzo ogólnych porad do porad szczegółowych, nakierowanych na poszczególne języki, tudzież rodziny językowe i konkretne sytuacje czy problemy. Naprawdę fajnie. Okej, to jest On Top of My Shame Pile. Jak będę miała, jak już mi się troszeczkę pozmienia, albo będę troszeczkę dalej, to nagram kolejny vlog i powiem wam, co czytam w tej chwili. Póki co polecam to, czyli Będzie Gorzej, Pelc, Benny Lewis, Fluent in 3 Months i Błąd Kartezjusza, Antonio de Damasio. See you!